Jak wskazują badania, ponad 40% kobiet w Polsce odczuwa frustrację, wyrzuty sumienia, stres związany z tym, co zjadły. Najczęściej dotyczy to produktów, które według samych badanych nie powinny znajdować się w ich diecie. Czyli najczęściej mówimy tu o słodyczach, o przekąskach. Zazwyczaj wszyscy doskonale wiemy, co jest dobre, a co nie jest dobre dla naszego organizmu, jednak nie możemy się często powstrzymać, jeśli chodzi o jakieś ulubione smaki. I jeśli już zdarzy nam się zjeść ten kawałek czekolady, czy ciastko, czy chipsa. Najważniejsze jest, abyśmy unikali tego uczucia właśnie frustracji i poczucia winy, ponieważ wpływa to również na naszą fizjologię. Niestety, takie odczucia powodują wydzielanie się hormonu stresu, czyli kortyzolu, który również napędza wydzielanie hormonu drugiego, insuliny, które sprzyjają odkładaniu tkanki tłuszczowej. Także jeśli już pozwolimy sobie na mały grzeszek, nie obwiniajmy się za to, to nie jest tylko kwestia naszego słabego charakteru. Może na przykład tego dnia zjadłyśmy słabsze śniadanie i nasz organizm domaga się jakiejś szybszej dostawy energii. Pamiętajmy o tym, że jeśli prowadzimy taki racjonalny i zbalansowany tryb życia, zdrowo na co dzień się odżywiamy i się ruszamy, od czasu do czasu zjedzenie jakiejś małej przyjemności, którą lubimy, nie wyrządzi nam żadnej krzywdy. A takie negatywne myśli właśnie po zjedzeniu bardzo często napędzają nas później do takiej spirali powodującej objadanie się w znacznie przekraczających normę ilościach tego typu produktami. Jeśli przechodzimy na dietę, pamiętajmy o tym, żeby nie zabraniać sobie jedzenia żadnych produktów. Postarajmy się natomiast, żeby mieć świadomość, ile kalorii i innych wartości odżywczych mają nasze ulubione przekąski, tak żeby wkomponować na przykład modelem szwedzkim słodką sobotę, czyli w ten dzień możemy zjeść coś słodkiego, tylko nie wiadomo, wiadomo, że to nie powinna być cała tabliczka czekolady, tylko jeden pasek, nie całe opakowanie ciastek, tylko na przykład dwie sztuki, tak żebyśmy mogli sobie podarować ten ulubiony smak, ale nie zaprzepaścili wysiłków, które wkładamy w zdrowe odżywianie.